Michał Wojcik i Leżaczek. Na tym leżaczku od razu położymy książkę. Pierwsze znaki. Genevieve von Petzinger. Najstarsze symbole świata. Trochę książka dla dorosłych, trochę dla dzieci, ale fenomenalny przewodnik po właśnie świecie jaskiniowców, czyli tam 60-100 tysięcy lat temu. Aha. Ludzie zostawiali, no to my wiemy, w jaskiniach Lascaux, w Altamirze i wielu, wielu innych znaki. Tak. Ona spróbowała, autorka spróbowała stworzyć coś takiego jak taki alfabet, no po to, żebyśmy zrozumieli, co te symbole, co te znaki w jaskiniach oznaczają. Znalazła 30 kilka, które powtarzają się w zasadzie we wszystkich częściach świata. Najbardziej taki słodki to jest taki odcisk dziecięcej rączki, znaczy ten ktoś brał farbę do buzi i odciskał taką malutką rączkę i to nie na wysokości człowieka, tylko gdzieś bardzo wysoko. I to trzymał. Dokładnie, w jaskini, to nie łatwe. No i pytanie teraz, co chciał tym zakomunikować? Ten znak chyba wszyscy znamy, że to nie jest jak na egzaminie mojej żony z nurkowania zatrzym się, tylko hej, cześć, hejka, to jest po prostu miło mi cię spotkać, hej. I ten znak, ta rączka, to było po prostu takie dzień dobry, witam cię w mojej jaskini, mam nadzieję, że nas nie spalisz, nie wyrżniesz i na koniec nie zeżresz neandrentalu. No fajna książka, bo się wgryzamy w komunikację no, z ludźmi, do których, no 100 tysięcy lat temu, więc super, że możemy ich przez chwilę zrozumieć. A jest napisane takim językiem, że dzieci 10-letnie... Nie, chyba lepiej jeszcze? Rzeczywiście jak rodzice to czytają i przekładają, później znowu stosują te znaczki, no żeby się skomunikować ze swoimi pociechami. Czyli jak komunikować książkę o komunikowaniu? Dobrze. Tak. To wiesz co, ja w takim razie taką książkę dla małych bardzo dzieci będę miała. Książka nazywa się Moja Mama i napisała ją Majana Itoiz, jeśli dobrze czytam. To jest książka, która jest, ma niewiele słów, tak? Jest pisana, wiesz, naprawdę dla dzidziusiów. Piktogramy raczej właściwie. Naprawdę to książka dla dzieci, które dopiero chyba zaczynają, czy my z nimi zaczynamy tę przygodę z czytaniem. Często rodzice wieczorem opowiadają dzieciom opowieści różne przed zaśnięciem, a ta książka będzie niezła, bo to jest historia dziecka, któremu wieczorem mamusia opowiada jakąś historię w łóżeczku, ale dziecko proponuje, że pomaluje mamę w różne kolory i zrobi z niej lamparta czarną farbą, albo wiesz, indiankę, albo będziesz mamą lwicą, jeśli pomaluje cię na żółto. I tak sobie tutaj przez te różne kolory przechodzimy. To jest bardzo ładnie narysowane. Jak zwykle z wydawnictwa Baba Ryba książki charakteryzują się takim wysmakowaniem graficznym i myślę, że to jest dobra zabawa dla dzieciaków, żeby takich malutkich dzieci, żeby sobie takie książeczki z rodzicami no, przeglądać bardziej niż czytać, bo słodkie. Pewnie czytać. Ale jest to słodziutkie. Bardzo, bardzo lubię te takie graficzne formy od Baba Ryby. Polecam. A, na leżaczek, przepraszam. Nie leżała, niech poleży. Niech poleży. Następna książka no, jest związana z futbolem, który powoli się kończy, znaczy mówię o mundialu. To jest najlepszy trener na świecie. Z Jackiem Gmochem rozmawiają Arkadiusz Bartosiak i Łukasz Klimke. Ja wiesz, poznałam pana Gmocha. Naprawdę? Sorry, no, poznałam. O rany. No. Mam pod wrażeniem. Tak? Cały czas mówi. Ale czemu? To właśnie. To doskonale czuć w tym wywiadzie. Autorzy też dużo mówią. To jest znany duet świetnych wywiadowców, którzy no przepytują pana Jacka na wszystkie okoliczności. No, genialne. Znaczy, ci, którzy się znają na futbolu, być może nic tam nowego się nie dowiedzą, ale ci, którzy nie, no to rzeczywiście, pan Jacek właśnie przez to, że ma tą logoreę taką cudowną, zresztą logoreę, no ja nie będę tutaj naśladował, no ale wzmocnioną również warunkami anatomicznymi pana Jacka. W związku z tym fajnie czytać i wyobrażać sobie... Jak on to mówi? Jak dzisiaj, nie wiem, czytam, no już nie czytam, ale no, gdybym czytał Sienkiewicza, to bym od razu widział, wiesz, Łomickiego czy Olbryskiego, którzy są tymi bohaterami, bo już nie ma innych bohaterów Sienkiewicza. Historia polskiego futbolu w pigułce i ja, pana Jacka. Cudowna lektura, bardzo śmieszna. Ale bo to jest ja bardzo interesujące, no wiesz, jak ktoś ma ja nieciekawe i ciągle je chce prezentować, to gorzej, natomiast tutaj jest to prezentować, no przyznaję. No nie, na pewno, no komputer polskiego futbolu. Bardzo polecamy. A ja w takim razie mam taką książkę, która się pięknie nam na leżeczku zaprezentuje, ale zaraz ją wezmę, żeby powiedzieć o niej więcej.
To jest książka, na której jest napisane, że to jest design dla nastolatków i nie tylko. I ja bym powiedziała, że nie tylko odgrywa niebagatelną rolę w moim odbiorze tej książki, bo ja się po prostu z niej strasznie dużo dowiedziałam. Piękna. To jest książka o tym, jak zaprojektowana jest rzeczywistość dookoła nas. Trochę może w duchu, jak przestałem kochać design, tylko że Arebur, ponieważ tutaj autor, czyli Chip jak zacząłem Kid, kochać. Tak, chce nas do tego designu przekonać i chce nam powiedzieć, wiesz, na czym to wszystko polega? Także mamy różne fonty, że mamy różne czcionki. A propos, ma być jakaś polska czcionka. Prezydent jest. Jest, tak? Wymyślił, że ma być prezydent jakaś tam, jakaś tam na rocznicę. Ale zapyta... Nie pamiętam, jaki to ma być krój pisma. W każdym razie, że można okładki książek czytać na różne sposoby. To jest książka, o której mówiliśmy kiedyś w BookBooku, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, Cudowny Wonder. Chłopiec. No więc, że pewne rzeczy design nam przekazuje wprost, inne nie wprost, jakie są świetne i znane projekty, jak samemu projektować. I okej, książka dla nastolatków, ale taki przygłupi w tej materii dorosły jak ja, też się wyedukuje. Myślałem, też że się powiesz, wyedukuje. Jak ty? Jak ty? Nie wiem, może ty wręcz przeciwnie. No, ale bardzo fajna piękna, rzecz, także polecam. Okładka i z tej strony, i z tej strony. Tak. Polecamy. Można piękne, się czegoś w wakacje nauczyć, a potem błysnąć w szkole lub na przyjęciach u znajomych. I to jest rekomendacja na wakacje.